Dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli urodziłeś się między 24 października a 2 listopada, Twoim drzewem opiekuńczym jest orzech jesienny. Zapraszam Cię serdecznie do czytania na 2024 rok. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o swoim znaku drzewnym, informacje znajdziesz w opisie pod filmem. Słuchajcie, zaczynam rozkładać karty. To trwa dłuższą chwilę. Osoby, które nie mają ochoty oglądać, jak przygotowuję karty dla Was, proszę przewińcie film o te kilkadziesiąt sekund, a być może nawet kilka minut. Zaczynamy. Ok, zaczynamy, jestem gotowa. Słuchajcie, podstawa Waszej sytuacji, ważna sprawa, która może się przewijać przez cały następny rok. No, bardzo wprost. Wiesz, mamy energię rozczarowania, poczucia zdradzenia, niezrozumienia, niebrania pod uwagę Twoich potrzeb, tego, czego pragniesz Ty. I tutaj karty mówią względem takich osób i takich sytuacji z uprzejmością, ale jednak odsuń się, odwróć. I tak naprawdę później się pokazuje energia zmiany dobrej dla Ciebie, lepszej. Idę w lepszą stronę. Być może tutaj w tych 10 mieczach masz do czynienia z sytuacją, która powtarzała się notorycznie, albo raz na jakiś czas był ten, nazwijmy to, taki kulminacyjny moment, bardzo nieprzyjemny dla Ciebie. I wydaje mi się, że tak jak ja czuję teraz te karty w tym momencie, o ile dawałeś, próbowałeś dać temu szansę z nadzieją, że być może tym razem ktoś się zmieni, albo sytuacja się zmieni, to tutaj jakby karty sugerują, że jeśli będzie ponowne rozczarowanie kimś w Twoim życiu w przyszłym roku lub jakąś sytuacją w Twoim życiu w przyszłym roku,
jak to się mówi, grzecznie, miło podziękuj i odwróć się od tego już. I następuje uwolnienie, szczerze mówiąc. Uwolnienie energetyczne, które przynosi Wam dużo lepszy czas. Dla części z Was tutaj również jest energia z gatunku zmiany finansowej i ma to lepszej zmiany, jakieś pieniądze być może w tle i ma to związek z przeszłością i być może jakimiś rozliczeniami, które zbyt długo się ciągnęły. Tak, więc tutaj też te rozliczenia się kończą. Nie wszystko może przebiegać bądź finalnie zakończyć się tak, jak sobie to założyłeś, tak jak tego oczekiwałeś. Niemniej jednak nadal karty pokazują, że ta sprawa będzie dla Ciebie uwalniająca, uważam, i przynosi Tobie jakieś możliwości, jak już się zamkną, zakończą te historie. Skąd będziesz czerpał siłę? Zobaczmy. Z nowych początków. Z przyjaźni. Wokół siebie, z siebie samego pod kątem zrozumienia być może intencji innych ludzi albo co motywacji działań innych ludzi, ale bardzo silnie nowe początki się pokazały. No po prostu. Nowe początki. Tak jak mówię, to co stare, to co już nie służy, to co powodowało, że czułeś się bardzo sytuacją przygnieciony, niezaspokojone były to Twoje potrzeby. W przyszłym roku uważam, będzie to kulminacja tej sytuacji i po prostu trochę się od niej uwolnisz. Siłę przynoszą Ci nowe początki, bądź przyjaźń. Powiedziałam również, że jest kwestia jakichś rozliczeń tutaj, które pokazują się jako ważne i uważam, że właśnie te rozliczenia się zakończą. I jeśli to są pieniądze lub jakiekolwiek inne dobra, które są dla Ciebie ważne i których potrzebujesz, to również po zakończeniu tych spraw rozliczeniowych, tak to określę, sytuacja zmienia się na lepsze, to dodaje Ci siły po prostu. Stabilizuje bardziej być może coś w Twoim życiu. Zobaczmy Twoje samopoczucie. Możesz czuć się w energii stagnacji, zawieszenia, że za bardzo poświęcasz coś komuś, za bardzo poświęcasz się na rzecz innych do momentu, w którym uznasz, że dość, do momentu, w którym po prostu uznasz, że okej, ja do tej pory byłam naprawdę bardzo w porządku. Starałam się zrozumieć drugą stronę, ale teraz to jest taki czas, żeby pewne rzeczy zrównoważyć. Więc myślę sobie, że być może będzie tak, że przez pierwszą część, przez jakąś część roku, póki nie wykonasz tak, jakiegoś działania, jakiegoś ruchu, żeby właśnie zostawić trochę za sobą, i to jest spójne z tym, konflikt, nieporozumienie, chaos lub spychanie na Ciebie jakichś obowiązków, możesz czuć się, że tak powiem, unieruchomiony trochę. Tak, że jakby nie masz za bardzo możliwości ani czasu na swoje, nie wiem, dla siebie, na swoje pragnienia, bo ciągle ktoś coś, nie? Ale tutaj właśnie pokazuje się ta energia, w której w pewnym momencie mówisz, okej, no dobra, to teraz czas zrównoważyć sprawy, bo ewidentnie tak dalej, tak dłużej być nie może. I to samopoczucie się poprawia. Twoje samopoczucie poprawi się również, jeśli zakończysz i jak zakończysz jakieś sprawy związane z urzędem, prawem w tle, tak bym to określiła, z administracją, okej, to jest jeszcze taka informacja. Więc jak poczujesz, że sprawiedliwości staje się zadość. Dom. Czymkolwiek jest dla Was dom, w sytuacji, kiedy słyszycie to słowo, tak? Dom. Co Wam się kojarzy z domem? Tutaj wokół domu mamy dwóch mężczyzn i jest przyjaźń, więc bardzo fajne stosunki z sąsiadami dla części z Was. Naprawdę. Bardzo fajne. Takie bardzo wspierające. Jedna z tych osób pokazuje się jako ktoś taki bardzo życiowo ogarnięty w tej codzienności. Być może tutaj będzie jakieś wsparcie, jakaś pomoc, nawet w małych codziennych sprawach. Druga z tych osób pokazuje się jako ktoś z kolei bardzo rozsądny, specjalista w takiej konkretnej bardzo dziedzinie i Wy macie tę osobę wokół siebie przy domu właśnie. I wokół tych osób i Waszej osoby jest przyjaźń, jest miłość, jest harmonia. Okay? Więc takie energie się pokazały. To jest też miłość do domu, bądź jesteś gotowy na to, żeby zmienić coś przy swoim domu. I jeśli to ma związek z tym, że uruchomi się ta energia pieniądza dla Ciebie, to tutaj to później ma przełożenie na Twój dom.
troszczysz się, masz zasoby, żeby objąć go jakąś dodatkową opieką, być może coś wyremontować w mieszkaniu, w domu. To jest mniej więcej tego rodzaju historia. Ale dwóch mężczyzn się pojawiło, jako szanujących ciebie, to mogą być sąsiedzi, to mogą być ludzie, z którymi mieszkasz. I oni pokazują się w energii osób absolutnie sprzyjających tobie. Praca, studia. Praca, studia. Jeśli jest ktoś, kto zastanawia się nad zmianą kierunku studiów na przykład, albo nauki jakiejś, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w obecnym miejscu czujesz, że jesteś zmęczony tym, w tym znaczeniu, że ta nauka ci nie pomaga w żaden sposób, że może czujesz, że trzeba wytrwać do końca, a tak naprawdę to wiesz, no walczysz o każdy semestr zakończony tam i nie wiesz do końca, co masz zrobić ze sobą później. No więc tak, słuchaj, jakby jak dla mnie tej karty chyba mówią, żeby wytrzymać, żeby tego nie porzucać. Że na przykład jeśli to jest licencjat, dokończ ten licencjat i na magisterkę udaj się w innym kierunku, kierunku, który bardziej czujesz. Taka informacja, tak? Jeśli chodzi o pracę, zobaczmy jeszcze finanse, muszę zobaczyć. No tak właśnie czułam, więc bardzo proszę, zapraszam Was, słuchajcie, do wstępu do tych filmów. Dlaczego? Dlatego, że ja we wstępie do tych filmów omówiłam, powiedziałam, jak się poruszać w tych czytaniach na 2024 rok. I pojawi się drugi film dla Was, albo już się pojawił, nie pamiętam dokładnie, z którego będziecie mogli czerpać dodatkowe informacje. A tutaj dodatkowe informacje na polu praca, pieniądze przydałyby się, uważam, dlatego że pokazało się tak naprawdę, teoretycznie niczego ci nie brakuje, ale z drugiej strony jesteś nie do końca zadowolony i z pracy, i z pieniędzy. Tak jakby nie ma rozwoju. Ciągle musisz utrzymać jakiś stan gotowości, bardzo ostrożnie gospodarować. Przychodzą też wiadomości odnośnie pieniędzy, na które długo czekasz i one nie spełniają do końca Twojego jakby, no, życzenia. I to jest trochę z tym, tak jak powiedziałam na początku, że tutaj być może będzie coś, co nie pójdzie po Twojej myśli, jeśli chodzi o te rozliczenia. I to nam się pokazało też w pieniądzach, że ta wiadomość przyjdzie, zakończenie tych spraw przyjdzie, ono uruchomi dla Ciebie jakąś zmianę, otworzy Ci jakieś możliwości, natomiast to nie będzie dokładnie to, czego oczekujesz. W pieniądzach pokazują się wiadomości, na które długo czekasz i te wiadomości nie do końca Cię satysfakcjonują. To nie znaczy, że będą w ogóle, wiesz, do kitu, nie? Ale nie do końca Cię satysfakcjonują. W pracy pokazuje się taka energia stagnacji, zmęczenia, ale też przyjaźnie w pracy pokazują się jako ważne, szczerze mówiąc. Przyjaźnie w pracy. Więc czymkolwiek się zajmujesz na co dzień zawodowo, miej świadomość, że być może jeśli chodzi o kwestie znajomości zawodowych, masz wokół siebie ludzi, z którymi możesz się kolegować, przyjaźnić i tak dalej. I jeśli chodzi o samo przeżywanie spraw zawodowych, może być męcząco w przyszłym roku. Może być męcząco. Trzeba będzie być asertywnym bardzo mocno, upartym momentami, nie dać się, że tak powiem, no, powalczyć o coś. To nie ma takiej lekkiej energii, jeśli chodzi o pracę. Wręcz pokazuje się sytuacja, w której możesz być momentami, wiesz, już jakby o krok od, nie wiem, rzucenia tej pracy, albo przynajmniej bardzo zmęczony, bardzo zmęczony. Dobra, zobaczmy relacje z ludźmi. Możesz otrzymać przeprosiny od kogoś. No tak, mamy tutaj energię z gatunku E. No nie ułożyła nam się tam ta znajomość, jakby coś poszło nie tak, ktoś miał się odezwać, nie odezwie się.
poczujesz się zlekceważony na przykład i później przychodzą przeprosiny i to jest fajne, wiesz, bo mi się wydaje, że ta osoba, no w każdym razie wydaje mi się, że to, te przeprosiny, tak to określę, wyjaśnienie sytuacji będzie zawierało tak rzeczowe argumenty i jakieś konkretne usprawiedliwienie, krótko mówiąc, co spowoduje, że zechcesz dać temu szansę jeszcze raz i przyjmiesz te przeprosiny od tej osoby. To też pokazuje się trochę brak zadowolenia wokół ludzi, którymi się otaczasz. I to nie chodzi mi o miłość romantyczną, tylko po prostu o relacje. I w tym momencie, jeśli jest jakieś znużenie, niezadowolenie właśnie na tej płaszczyźnie, to tutaj, wiesz, karty sugerują, że staraj się poznawać nowych ludzi. Po prostu. Staraj się poznawać nowych ludzi. Wykorzystywać spotkania różnego rodzaju nieformalne, na przykład z ludźmi, których masz teraz w swoim życiu, do tego właśnie, żeby poznawać nowych ludzi. Znajoma znajomej i tak dalej, i tak dalej. To się pokazuje jako interesujące dla Ciebie. A zobaczmy miłość w ogóle. A w miłości uwaga na manipulatorów. No więc tak jak mówię, proszę sprawdźcie sobie wstęp do tych filmów i odszukajcie drugi film dla siebie. Bo w miłości tutaj akurat pokazało nam się kłamstwa, manipulacje i niezadowolenie z tym związane. Mówiąc wprost. Jakieś oszustwa, być może matrymonialne, trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie niejasność, miganie się, przeciąganie spraw w czasie, odkładanie pewnych rzeczy na później, trzymanie sobie jakiegoś planu B, trzymanie kogoś na stand-by'u i niezadowolenie koniec końców. Więc uważaj na takich ludzi w swoim otoczeniu, na takich fircyków w zalotach, którzy wiedzą, jak dotrzeć do kobiety, używają tych słów, które działają na kobietę, natomiast w ślad za tym nie idzie czyn, albo totalnie co innego mówią, co innego robią. Tak jak powiedziałam, akurat Wam na pozycji miłości pokazały się energie, które dla mnie są ostrzegające. Ostrzegające, tak? Jeśli też taka energia romansowej zdrady się pojawiła. To nie znaczy, że Ty będziesz kogoś zdradzał, ale być może będziesz kuszony do romansu z kimś, kto miałby kogoś zdradzić, bo jest w stałym związku. Nie będziesz z tego zadowolony, zadowolona. Tutaj też się tak pojawiło, więc tak jak mówię, taki trochę oszust. Oszust, manipulator, piękne słowa, okrągłe zdania. Nie ma działania w tym, jakby nic za tym nie idzie, koniec końców jesteś tym znudzony, niezadowolony, nieszczęśliwy z tego powodu. I tu jest ostrzeżenie, bardzo wprost płynące. I myślę sobie, że jeśli to jest tu, że miałeś nadzieję, że ta osoba się zmieni, że wydawało Ci się, że to jest Twoja bratnia dusza, otóż myślę, że to nie jest Twoja bratnia dusza, szczerze mówiąc, że ktoś wie, jak przedstawić się jako Twoją bratnią duszę. Rozumiesz, co mam na myśli? To wrażenie wywołać, tak? No dobra, zobaczmy, jaka jest wskazówka dla Ciebie. Dobrze, że ta ostatnia karta się nam pokazała, bo już się zaczęłam zastanawiać, jak Wam tą wskazówkę przekazać, żeby był taki optymistyczny jednak punkt zaczepienia. Wskazówka dla Ciebie. Unikaj konfliktów znikąd. Takich, wiesz, odrobiazgi jakieś, małostkowość jest grana, tak naprawdę ktoś żyje tylko po to właśnie, żeby wytwarzać jakąś dramę. Unikaj, to Cię tylko zmęczy i obciąży, tutaj karty sugerują. Raczej patrz w tę stronę różnych sytuacji ludzi, które są dla Ciebie motywujące, które mogą coś zmienić na lepsze w Twoim życiu. Tak? Uważaj na zazdrośników. A i to też jest, no nie daj się powstrzymać, bo uważam, że tutaj pokazują karty zazdrość wokół Ciebie, której być może się nie spodziewałeś od osób, które znasz z jakiegoś powodu całkiem dobrze i z jakiegoś powodu one Ci czegoś zazdroszczą, wprowadzają jakieś plotki, jakieś zamieszanie w Twoim życiu. uważają, że na coś nie zasługujesz być może. Rób swoje. To jest taka wskazówka. To chyba oczywista, prawda? Ale ta trójka buław mówi, słuchaj, to jest Twój plan na życie. Ty widzisz jasno, dokąd zmierzasz. Po prostu rób swoje. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.